Duża radość, bo indywidualnie świetnie i wygrana po bardzo trudnym meczu, prawda? No, ale nie spodziewaliśmy się tej spacerku. Tym bardziej drużyny gorzowskiej w połowie składu, także tak się w tym roku składa, że te mecze są emocjonujące i gospodarze nie zawsze mają z klucza gdzieś tych punktów na plusie przed zawodami. To pokazuje kolejka i dzisiejsza i wcześniejsza, także dużo meczy wygrywają drużyny przyjezdne. No, cieszymy się, bo skupienie było duże, przygotowani byliśmy, uważam, bardzo dobrze. I po emocjonującym spotkaniu przy pełnych trybunach mieliśmy ósmego zawodnika w postaci kibiców, z czego się bardzo cieszymy. Wydaje mi się, że parę wyścigów było fajnych i tutaj punkty zostają w Zielonej Górze. Z 12 robią się 2 punkty przewagi zaledwie. To się wtedy bardzo nerwowo robi, czy na bazie doświadczenia realizuje się to, co wcześniej? Taki jest sport, taki jest, że nie ma tutaj pewników. Każdy wyścig, nowe rozdanie. No ale trzymaliśmy ciśnienie i na końcu biegi nominowane, pojechaliśmy w miarę przyzwoicie i tutaj duże punkty zostają w Zielonej Górze, także się bardzo z tego cieszymy. A przebieg meczu, no przyjechał mistrz Polski, jak nie patrzeć, mimo że tabela mówi co innego, no ale to są dalej zawodnicy z potencjałem, którzy potrafią wygrywać. Z twojego punktu widzenia, co się wydarzyło w tym wyścigu, w którym zaliczyłeś upadek? Jakaś dziura, czy chciałeś zwolnić, bo Krystian Pieszczek jechał po zewnętrznym? Tak... Nie, no, to chyba nie tak było, bo ja jechaliśmy dwoje po wewnętrznej. Wpadłem jakoś tam kolejny, nie wiem, trudno powiedzieć, nie widziałem jej i tutaj gdzieś nie byłem przygotowany. Pociągnęło mnie, no i broniłem się, żeby nie staranować Krystiana, zahaczyłem się tutaj już o jego tylne koło, no i tak się stało, jak się stało, no. Cieszę się, że tylko tak się skończyło ten upadek. To zdrowotnie jakieś większe problemy? Bo wspominałeś, że trener też wspominał, że były jakieś problemy, o których nikt nie chciał mówić. To coś poważnego? No, problemy są cały czas. Od czwartku jakiś wirus mnie dopadł. Nic nie mogę jeść, tylko piję i biegam do toalety. Nie jest dobrze, bo przy mojej wadze takiej na styku, kiedy gubię 3 kilo w 3 dni, no naprawdę jest kiepsko. Były jakieś tam obawy, czy wytrzymam to kondycyjnie. Do tego doszło jeszcze ten dzisiejszy upadek, także no, do Szwecji chyba raczej nie pojadę. Ten tydzień taki jest dosyć napięty, bo w środę powinienem przez Polski. W sobotę jest challenge do Seku, mam w niedzielę też mecz ważny z leszczyńskimi Bykami, także no, nie jest dobrze, ale mam nadzieję, że gdzieś tam ten cholerny wirus sobie pójdzie i od jutra zacznę coś w końcu jeść. Ten wyścig 15, jechał pan trzeci, nagle atak, dwóch rywali naraz, na jednym tutaj łuku pan załatwił. Proszę powiedzieć, jak pan przygotowuje taki atak? Co się wtedy myśli, czy to jest w ogóle, można przygotować coś takiego? Trudno mi jest tam gdzieś tworzyć teorii do tego. Ścigam się, daję z siebie 100%, staram się wybierać optymalne, odpowiednie ścieżki. Akurat tak się złożyło, że zawodnicy się troszeczkę odsunęli gorzowscy. Ja tam po przegranym starcie pojechałem tam, gdzie oni powinni pojechać i udało się wyprzedzić. Także tutaj to tak gdzieś czasami trochę szczęścia trzeba mieć, może gdzieś tam tej intuicji, która mnie dzisiaj no, nie zawodziła. 4 mecze, 4 zwycięstwa naszej drużyny, tak można to jakoś określić w tej chwili, ten początek. Falubas hegemonem w tej lidze się robi. Jak w ogóle całą ligę pan ocenia to, co do tej pory się dzieje? No, hegemonem to nie, no bo to będziemy sobie dyskutować na temat wszystkiego tej ligi we wrześniu. Także dzisiaj jechaliśmy 3 mecze u siebie na wyjeździe. Za tydzień mamy też mecz u siebie z piekielnie silnym rywalem. Na razie skupienie i tutaj nikt sobie tam gdzieś nie robi jakichś takich, nie wiem, medali nie wiesza, bo to nie ten moment. Na razie zbieramy skrupulatnie punkty. Przygotowujemy się do każdego meczu bardzo solidnie. W niedzielę nie uważam, że będziemy z Leszczyńskimi Bykami faworytem tego spotkania, bo tak ta liga się układa, że wynik jest możliwy w każdą stronę. No, no właśnie o całą ligę chciałem zapytać, bo dzisiaj choćby niespodzianki Unia przegrywał u siebie, Grudziądz chyba wygrał, tak? Też mecz, także zaskakuje ta liga, te rozgrywki do tej pory? No to chyba jest ciekawie dla kibiców, że nie ma faworytów zdecydowanych. Drużyny, które przed sezonem na papierze miały wygrywać, nie zawsze tak się dzieje. No ale to jest chyba ciekawie i dla nas.
zawodników może czasami troszeczkę mniej, ale dla kibiców, dla otoczki uważam, że jest bardzo dobrze i cieszę się, że na razie Falubas jest bez straty. No, oceniłby pan Gorzowian dzisiaj? Czy myśli pan, że oni podniosą się z tego ostatniego miejsca? Czy Stanisław Chomski może być, cudzysłów postawie, cudotwórcą? Cudotwórcą to może tutaj czarów nie trzeba uskuteczniać. Jest to drużyna dalej aktualnie mistrzowie Polski z dużym potencjałem. Wydaje mi się, że pomału, ale będą szli w górę tabeli.